dobry, nazywam się Wisława Szymborska. Opowiem krótko o moim życiu. Urodziłam się 2 lipca w 1923 roku na Prowencie w województwie poznańskim. Wychowałam się w Toruniu i w Krakowie, gdzie ukończyłam gimnazjum sióstr Urszulanek. W czasie okupacji niemieckiej uczęszczałam na tajne komplety nauczania. Pracowałam również jako urzędniczka na kolei. Jako poetka w 1950 roku debiutowałam w Dzienniku Polskim. W latach 40. studiowałam polonistykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1948 roku wyszłam za Adama Włodka i pod jego wpływem w 1950 roku wstąpiłam do Polskiego Stowarzyszenia Poetów. Od 1952 roku byłam członkinią Związku Literatów Polskich. W 1996 roku zostałam laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Z poezją, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biograficznemu kontekstowi wyjść na światło we fragmencie ludzkiej rzeczywistości. Dziękuję. Do widzenia.